Michał Sobierajski w studiu. Wiesz, że masz już pierwszą recenzję? Tak, od kogo? Pan Jacek, który o pogodzie tak ładnie napisał, dodał, że Michał to niezwykle utalentowany człowiek i bardzo ambitny. Pozdrawiam serdecznie. Ojej, miło, bardzo. No. Bardzo miło. To bardzo budujące są zawsze takie słowa. I... SMS-owo też pewnie 71-151. Masz dobre wsparcie, więc myślę, że ta płyta może być czymś bardzo interesującym, bo to narasta napięcie, ten klimat, prawda? To jest dopiero początek. To jest dopiero początek. To wprowadza tak naprawdę w ten klimat, o czym się, mam nadzieję, wszyscy przekonają, którzy już płytę kupią. Ty cały czas poruszasz się w studiu, tańczysz, coś robisz, coś się dzieje. Rozumiem, że na koncertach wygląda to znakomicie, ale czy na płycie będzie coś takiego, co by uzasadniało twoją żywiołowość? Tak, bo są różne tempa piosenek, różne temperamenty. Znaczy, w sensie, wydaje mi się, że po prostu ja jestem taki jak większość ludzi, że mam i jakby takie momenty refleksyjne w życiu, spokojniejsze, a też takie, że muszę poszaleć dużo. I ta płyta chyba też taka jest, że... Jest różny klimat po prostu i wydaje mi się, że dzięki temu każdy znajdzie coś dla siebie i to jest jakiś tam atut. Musisz poszaleć. Jesteś i wokalistą, i pianistą, i kompozytorem, i autorem tekstów, i aranżerem. Ogromne obciążenie, to 22-latek, nawet nie do końca. Prawie w którym momencie najbardziej szalejesz? Na scenie. Na scenie. A oprócz Justyny Steczkowskiej, z kim najpiękniej ci się tańczy i rozrabia? Tańczyć to ja nie umiem, muzycznie. To bardziej to tak jest. Nie wiem, ale... Dużo jest, jakby inspiracji ja dużo zebrałem też zagranicznych. Tak. Właśnie, co cię inspiruje najbardziej? Bardzo dużo słuchałem Jamesa Blake'a, Zona, Kłapsa, no takich cudownych wokalistów, którzy mnie inspirowali i no gdzieś tam poszukiwałem tak naprawdę siebie. Bardzo chcieliśmy z moim producentem, Bogdanem Kondrackim, chcieliśmy stworzyć jakiś taki innowacyjny, nowoczesny styl. Bo wydaje mi się, że ciężko będzie tą płytę zaszufladkować jakoś w jakiś konkretny... No to chyba bardzo dobrze, że nie, jesteś inny, po prostu jedyny. To ja nie mówię, że to źle w ogóle. Michał Sobierajski. Pilnuje cię odrobinkę Karolina Kozak, która swoimi tekstami sprowadza do poziomu niezwykłej poezji. To są cudowne teksty i od razu, gdy tylko poznałem Karolinę, to... Jakąś takie, wytworzyło się między nami jakieś takie artystyczne pokrewieństwo dusz i jestem jej wdzięczny za te teksty, bo wiele dla mnie znaczą. Jakby dokładnie chyba oddała to, co ja też miałem na myśli, mimo że... No, więc... Wrażliwość jest pokazana już w pierwszym utworze, czekamy na następne. Kiedy płyta się ukaże tak z grubsza, już wiadomo może? No tak powoli zaczyna się deklarować. Wydaje mi się, że w połowie kwietnia już będzie na rynku. No to jesteśmy pierwsi, którzy o tym mówią i pokazują i można usłyszeć. I Bogdan Kondracki, tak, który opiekuje się, jest producentem tego albumu, współtwórcą sukcesów wielu polskich gwiazd, nie da się ukryć. Między innymi, to będzie dedykacja dla ciebie i wszystkich tych, którzy czekają już na płytę Michała Sobierajskiego, między innymi sukcesów Kasi Nosowskiej. To dla niej specjalnie stworzył jeszcze piękniejszą wersję utworu Zielono Mi. W jego przypadku to jest Zielono Mix.